Dzisiaj w ramach naszych rozważań nad ciekawostkami teologicznymi chciałbym zwrócić uwagę na zjawisko nowe, które rozszerza się w sposób niezwykle dynamiczny. W Polsce może jest mało zauważalne, bo jeszcze w Polsce nie zakorzeniło się tak głęboko jak w innych częściach świata. Ale myślę, wcześniej czy później na pewno również polskie społeczeństwo będzie konfrontowane z tym zjawiskiem. Na razie dociera czasem do opinii publicznej w formie jakichś ciekawostek, egzotycznych doświadczeń, a tu na stadionie narodowym jakiś kaznodzieja egzotyczny, Bo Szabora, głosi niekonwencjonalne rekolekcje, w których biorą udział tysiące wiernych, a to w ramach rekolekcji dla młodzieży jacyś kaznodzieje, rekolekcjoniści używają niekonwencjonalnych, nieznanych wcześniej metod, które potem okazują się czasem dość niebezpieczne, bo przypominają pranie mózgu. Więc w tej chwili to dochodzi w formie takiej, no jak mówię, niepełnej, cząstkowej. Natomiast zjawisko zasługuje na baczniejszą uwagę, na poznanie. Już istnieje rozległa literatura przedmiotu na ten temat, hasła encyklopedyczne, no niezastąpionej chyba dla dzisiejszego użytkownika internetu, Wikipedii, można znaleźć bardzo obszerne hasło na ten temat. Więc zachęcam moich słuchaczy i widzów, żeby mieli oczy otwarte i zdawali sobie sprawę, że to nie jest ciekawostka taka jak fraktalna struktura wielości religii, czy zastanawianie się, czy niebo jest puste, czy piekło jest puste, czy w ogóle istnieją, czy Bóg istnieje. To są oczywiście tematy, które wielu ludzi emocjonują i bardzo nawet. Natomiast o problemie, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, trzeba myśleć w sposób bardziej systemowy i strukturalny, bo od razu powiem, że mamy do czynienia ze zjawiskiem masowym, liczącym dzisiaj wedle różnych szacunków 800 milionów, powtarzam, 800 milionów członków, a wedle szacunków choćby takiego najlepszego chyba znawcy tej problematyki, historyka amerykańskiego Philipa Jenkinsa, można się spodziewać, że w połowie XXI wieku tych wyznawców będzie około miliarda. Więc sprawa jest rzeczywiście znacząca i poważna. O co chodzi? Terminy są dość tajemnicze. Chodzi mianowicie o pentakostalizm lub ewangelikalizm. Pentakostalizm wywodzi się z greki, oznacza nic innego jak pięćdziesiątnica. I odwołuje się do zesłania Ducha Świętego, do chrześcijańskiego święta opisanego w Dziejach Apostolskich na początku historii Kościoła, kiedy to przestraszeni, zaszokowani, straumatyzowani śmiercią Jezusa uczniowie zalęknieni siedzą w Wieczerniku. I nagle staje się coś niesłychanego, słychać szum i nad każdym pojawia się płomień, ogień Ducha Świętego. I oni napełnieni właśnie odwagą, jakąś nadzwyczajną energią, opuszczają to pomieszczenie i zaczynają głosić Ewangelię Jezusa Zmartwychwstałego. I mamy całą serię nawróceń. No i w ten sposób rozpoczęła się historia chrześcijaństwa. I właśnie do tego momentu, do tego nadzwyczajnego doświadczenia obecności Ducha Świętego nawiązuje ruch pentakostalny, stąd ta nazwa.
Druga nazwa, ruch ewangelikalny czy ewangelikalizm, często kojarzony jest z kościołami protestanckimi, ewangelickimi i słusznie. Niemniej jednak dlatego właśnie się mówi o ewangelikalizmie, o Ewangelii po angielsku evangelicals, bo oni również nawiązują do tego fundamentalnego, podstawowego doświadczenia zesłania Ducha Świętego. Więc to nie jest jeden z kościołów protestanckich, ale jest to ruch, który stanowi nową jakość w historii chrześcijaństwa, bo niezależnie od tego, czy to nazywamy pentakostalizm czy ewangelikalizm, mamy do czynienia z ruchem chrześcijańskim. Ci, którzy należą do tego kościoła, przyznają się do wiary w bóstwo Jezusa Chrystusa, no, w obecność Ducha Świętego, oczywiście Boga Ojca, więc te podstawowe dogmaty chrześcijańskie są zachowane, więc wiara w bóstwo Jezusa, w trynitarną strukturę bóstwa czy Boga, to wszystko jest. Natomiast to, co ich wyróżnia, no przede wszystkim to, że oni przystępując, oni, mówię właśnie o tych wyznawcach pentakostalizmu, wstępując do tych nowych wspólnot, no jakby deklarują, że dotychczasowa przynależność, czy to do dawnych kościołów protestanckich, czy kościoła katolickiego, już im nie wystarcza. Oni chcą właśnie nowe przeżywania chrześcijaństwa. I rzeczywiście, jeśli mówić o jakichś wyróżnikach, bo w takiej krótkiej pogadance bardzo trudno mówić, omówić wszystko, ale powiedziałbym tak, że cechy charakterystyczne to są właśnie nie doktryna, nie tradycja, ale właśnie doświadczenie tu i teraz, tego momentu przemieniającego. Ja doświadczam, że Duch Święty we mnie wchodzi, ja zaczynam mieć dar proroctwa, mam zdolność leczenia, często właśnie przez nałożenie rąk. Mówię językami, to jest właśnie też ten termin glosolalia, czyli mówienie językami, wszyscy mnie rozumieją. I to są rzeczy, które wydawałoby się należą do przeszłości, są jakąś taką mityczną opowieścią z początków chrześcijaństwa dla właśnie charyzmatyków, bo często należących do tych wspólnot charyzmatycznych, pentakostalnych, nazywa się charyzmatykami, to jest ich rzeczywistość, to jest ich doświadczenie. Często ich modlitwa jest właśnie spontaniczna, głośna, towarzyszy jej często muzyka, jest niezwykle żarliwa, może trwać godzinami. Często są to wspólnoty liczące dziesiątki tysięcy uczestników. I jak powiedziałem, początki wiąże się ze Stanami Zjednoczonymi, dokładnie z Los Angeles, z Kalifornią. Tam Edward Lee, o nim się mówi jako tym pierwszym, który właśnie poczuł, że Duch Święty na niego stąpił. I to był człowiek świecki. To jest bardzo istotne, że w pentakostalizmie nie ma tych zastanych struktur, jakie widzimy właśnie w innych kościołach, czy to dawnych protestanckich, czy w katolickim, czy prawosławnym. Tutaj każdy w momencie, kiedy Duch Święty na niego stąpi, może stać się właśnie tym charyzmatycznym przywódcą czy przywódczynią. Więc ja myślę, że jednym z powodów, dlaczego ten pentakostalizm tak się błyskawicznie rozszerza, jest właśnie to, że jest egalitarny, jest inkluzywny, kobiety i mężczyźni mają te same prawa. Jest to przede wszystkim, już na zakończenie, tylko kilka słów o geograficznym rozmieszczeniu tych kościołów pentakostalnych. Prawie połowa, 44% to jest Afryka. Obie Ameryki to jest 37%, Azja 16% najmniej w Europie. Więc jest to fenomen globalny, jak powiedziałem, w tej chwili liczący około 800 milionów członków i w najbliższej przyszłości dojdzie do miliarda. Może jeszcze jedna ciekawostka, że często ci charyzmatycy
faktyczni przywódcy są blisko przywódców politycznych. Może kiedyś będzie okazja do tematu wrócić, ale na przykład Donald Trump jako prezydent otaczał się właśnie takimi doradcami pentakostalnymi i w zwycięstwie przed 4 laty niewątpliwie właśnie pentakostalny kościół bardzo mu pomógł. Ale to jest opowieść na inną okazję.